Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym filmiku chciałbym powiedzieć o programowaniu wody, o niskich bowisach, średnich bowisach i wysokich, bardzo wysokich bowisach. Otóż zacznijmy może od tych niskich bowisów wody. Niektóra woda, czy to kranówka, czy ewentualnie butelkowana, musi przejść pewien proces. Proces niekiedy taki, można powiedzieć, chemiczny, żeby mogła być w tej butelce rok, czy ewentualnie więcej czasu, około roku mniej więcej, musi mieć odpowiednie konserwanty ta woda. Wielokrotnie może być na słońcu, dzięki czemu również dzięki reakcji tej wody, plastiku i słońca mogą powstać pewne reakcje i ta woda nie będzie zbyt zdrowa, będzie miała niskie bowisy. Zamiast odżywić nasze komórki, będzie działała jak trucizna, obniżała nasze bowisy. To by była właśnie taka krótka wzmianka na tej wodzie negatywnej. Potem chciałbym powiedzieć o wodzie, która jest na 8000 bowisów. Możecie tą wodę uzyskać dzięki używaniu naszego odpromiennika, podkładki do wody. Właśnie ta podkładka powoduje wzniesienie się wody na 8000 bowisów, nawet więcej. Również chciałbym powiedzieć o działaniu czaroitu. Tutaj mam przed sobą właśnie czaroit, tak on właśnie wygląda. On spowoduje podniesienie się wody do 30000 bowisów. Taką wodę można podawać osobom, które są w szpitalu, które są bardzo chore. Osoby, które potrzebują właśnie tej pozytywnej energii, tak zwana żywa woda, zaprogramowana na 30000 bowisów. Ale również chciałbym powiedzieć o najwyższej wodzie, którą właśnie spotkałem w Indiach. To jest woda na 50000 bowisów, zaprogramowana jest przez minerały, przez miejsce energetyczne naszej planety, gdzie się znajduje. To jest miasto Radhakund, to jest miasto, które znajduje się około 25 km od miasta Vrindavan. W centralnych Indiach, znajduje się w Radhakundzie woda jest na 50000 bowisów. W niektórych miejscach obok Radhakundy również istnieją pewne sanktuary, pewne takie centra duchowe, gdzie woda również jest bardzo wysoka. Nie chodzi tutaj również w Radhakundzie o to, że woda ma takie promieniowanie bardzo wysokie, bardzo lecznicze, bardzo takie dobre dla naszego samopoczucia, dla naszego zdrowia, ale również chodzi o to, drodzy kochani, że również ta woda posiada właściwości duchowe, czyli po prostu odświeża naszą duszę, odświeża naszą ideę, naszą karmę, oczyszcza naszą karmę. Energetycznie wymywa naszą karmę negatywną z poprzednich żyć i z tego życia. I to jest właśnie takie zagadnienie, które właśnie chcę poruszyć w tym programie, ponieważ nie tylko te bowisy tak naprawdę nam są potrzebne do tego, żebyśmy tu się dobrze czuli, ale również, żeby uzdrowić naszą duszę. Co z tego, że jeżeli mamy wysokie bowisy, nosimy czaroid, a nasza dusza jest praktycznie czarna i zabrudzona, ponieważ nie jest wyczyszczona tak naprawdę do końca. Także woda w Indiach, w Radhakundzie jest połączona z właściwościami energetycznymi na te 50000 bowisów, jak również jest połączona z właściwościami oczyszczającymi naszą duszę. I to miejsce było znane od wielu, wielu tysięcy lat. Ja dodam, że Radhakund było stworzone 7000 lat temu przez wielkie, święte osoby, przez bardzo mądre osoby. Ja dodam, że te jeziora w Radhakund mają taką formę wklęsłej piramidki. Tak, zarówno jedno jezioro, jak i drugie są przedzielone odpowiednią taką barierą, która jest zrobiona w odpowiedni sposób. Pod spodem, pod tą barierą są odpowiednie otwory, gdzie woda przechodzi z Siamakundy do Radhakundy. Czyli z jednego jeziora do drugiego przechodzi i łączy się właśnie pod tym murem, który dzieli te dwa jeziora. I tam przechodzi jeziora z jednego miejsca, ta woda przechodzi z jednego miejsca, z jednego jeziora do drugiego. Siamakunda to jest męskie jezioro, Radhakunda to jest żeńskie jezioro. To jest jakby yin i yang, które po prostu są w tym danym punkcie naszej planety. Jest to bardzo silna energia właśnie w tym punkcie naszej planety. Każdej osobie, która słucha tego programu, to polecam po prostu, żeby się udała do Radhakundy, mogła się wykąpać w tych wodach Radhakundy i Siamakundy, ponieważ to daje bardzo, bardzo wysokie bowisy, bardzo wysokie energie. I jak również możecie oczyścić waszą karmę. Osoby, które mają bardzo dużo nagromadzonej złej karmy, to jak najbardziej po prostu polecam wykąpać w takich jeziorach, by uzyskać szczęście, by uzyskać równowagę energetyczną,
by uzyskać oczyszczenie własnej karmy, oczyścić się właśnie z tych reakcji negatywnych. Także Hindusi to nie są fanatycy. Hindusi są to ludzie, którzy mają wiedzę. Tą wiedzę wdrażają w swoje życie od wielu, wielu tysiącleci. Szanują krowy, szanują łajno krowie, szanują i masło oczyszczone, szanują wodę w Radhakundzie, składają jej hołd. Używają jej, tej wody do wielu ceremonii związanych z ofiarami ogniowymi, z Agnihotrą przede wszystkim. Także, drodzy kochani, musicie zrozumieć, że ta woda ma oprócz tych wysokich bowisów, tych 50 tysięcy bowisów na plusie, ma również właściwości oczyszczające naszą karmę, czyli oczyszczającą naszą duszę wszelkiego rodzaju pragnień materialnych, tego świata materialnego, wszelkiego rodzaju brudów, które od lat siedzą w naszym sercu. I tak naprawdę jest bardzo istotne oczyszczenie naszego serca z wszelkiego rodzaju brudów, tego infekcji, tego świata materialnego, ponieważ ten świat nie jest czystym światem. Wielokrotnie możemy się skazić w kontakcie z innymi osobami, z pewnymi miejscami, przebywaniem w pewnym miejscu. Po prostu potem trudno się jest bardzo oczyścić z tych wszystkich negatywnych reakcji. Także jak najbardziej polecam Wam odwiedzenie Radhakundy, odwiedzenie tego świętego miejsca, dzięki czemu możecie czuć się świeżo, możecie czuć się bardzo energetycznie, możecie podnieść swoje powisy. To była taka uwaga dla Was. Kochani, jeszcze raz Was serdecznie tutaj pozdrawiam z Teneryfy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.